Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w tym poranku, dzisiaj rano i witamy również widzów Hope Channel Polska i Głosu Nadziei. Mam nadzieję, że mieliście bardzo dobrą noc. Muszę powiedzieć, że wczorajszy program był przewspaniały. Mi się bardzo wszystko podobało, ale ja bym chyba głosował jednak na tego Marka Micyka. Ale cieszę się, że Marian wygrał też. Czy jest Marek Micyk tutaj? Gdzie on jest? Nie, ja go widziałem dzisiaj rano. On mi mówił, że on tutaj będzie. Ogarnia kamp. Obiecał mi, że tutaj będzie. No nic. Jak go nie ma, to nie ma, to musimy powiedzieć o tym. Ja Marka znam już od jakichś 6 lat, myślę, kiedy byłem w Polsce ostatni raz w 2011 roku. I poznałem go jako naprawdę wspaniałego człowieka. Jak wiecie, miał przemówienie tutaj, naprawdę piękne kazanie. On mógłby tu mówić zamiast mnie, jest naprawdę doskonałym mówcą, ale ten kamp by się nie odbył bez niego, bez jego pracy, bez pracy tych, którzy mu pomogli, ale on jest, można by powiedzieć, szefem kampu. I naprawdę pracę, jaką on włożył w ten kamp, to jest coś niesamowitego. Ja z nim miałem kontakt... O, jest, chodź tutaj. No, popatrzcie, przyjechał rowerem. chodź tu. Właśnie powiedziałem wszystkim, że ja bym głosował na ciebie wczoraj. Cieszę się, że Marian wygrał, ale ten dzik to była naprawdę super sprawa. My do tego jeszcze wrócimy. A, wrócimy do dzika jeszcze. Co, a masz go w lodówce? Jest wolny, zadowolony, szczęśliwy, ale Fiodor jest smutny. Fiodor jest smutny. Muszę wam pokazać zdjęcia smutnego, rozczarowanego Fiodora. Dobrze, dobrze. Więc to jest człowiek, który... Ja mam z nim kontakt już od kiedy? Od listopada, października, czy wcześniej się umówiliśmy, ale rozmawiamy ze sobą mniej więcej raz na miesiąc, ustalamy to, ustalamy tamto, organizujemy to, organizujemy tamto. Na każde moje zawołanie ten człowiek jest do pomocy i zawsze chętnie i bez żadnego problemu i zawsze we wszystkim mi pomógł i żeśmy ostatnio gadali nawet... O ile odpisuje na maile. No właśnie, czasem się pogubiły, ale nie ma problemu. Więc, ale ja to jestem jedna taka mała rzecz w tym wszystkim, a tu ten cały kamp, to wszystko musi być zorganizowane, recepcja, wszystko, i on to ma wszystko w swoich rękach. Więc słuchajcie, to jest niesamowity organizator. Ale również i świetny mówca. Ja byłem na jego kazaniu, to słuchajcie, no po co zapraszać kogoś z Ameryki? On może tutaj zrobić wszystko, prawda? Naprawdę, więc Marku, dzięki serdeczne. Będę tęsknił za tobą, kiedy pojadę. Dziękuję ci bardzo za wszystko, co zrobiłeś dla mnie i za przywitanie, które tutaj dostaliśmy z rodziną. Starałeś się, żeby nam było jak najlepiej we wszystkim i naprawdę jest nam cudownie dzięki tobie. Mówisz, jakbyś już wyjeżdżał. No słuchaj, 2 dni zostały. No, to już zacząłeś takie mowy pożegnania. No muszę się przyzwyczaić, że będzie mi smutno. Jeszcze kamp trwa! No ale... Niech Bóg się prowadzi. Dzięki. Dzięki. I również chciałem podziękować tutaj człowiekowi, który, rozmawiałem z nim dzisiaj rano, mówi, że to nie, dla niego jest najtrudniejszy czas, właśnie ten czas kampu. Popowiadał mi troszkę o swoim życiu, jak tu pracuje, jak tu mieszka. Olek. Jego tutaj nie ma. Ale dzięki Olkowi działają ubikacje, woda jest. W ogóle możemy tu być dzięki niemu, prawda? Więc Olek, nie wiem, czy mnie słyszysz, jestem ci bardzo wdzięczny za wszystko, co robisz na tym kampie. Dzisiaj mam nowy rekwizyt, jak widzicie, tutaj stoi Olek. Zapytałem go się na początku tygodnia, mówię, Olek, możesz mi zdobyć jakieś lustro? Olek mówi, nie ma problemu. Dzisiaj rano idę do niego, pamiętasz, Olek? Pamiętam, zaraz będzie. Idzie po lustro, za chwilę przynosi lustro, a za chwilę Piotrek mi się skarży, że nie mógł się ogolić, bo mu lustro zabrał z pokoju.
Ale zorganizował. Zorganizował. Ogarnął, tak. No dobrze. Skłońmy nasze czoła. Panie Boże, dziękujemy Tobie za to, że jesteś z nami dzisiaj rano, że błogosławisz nam, że dałeś nam dobrą noc, że mieliśmy piękny wieczór wczoraj wieczorem słuchając rozmaitych talentów i w jakiś sposób wielbiąc Ciebie naszymi talentami. Dziękujemy, że mamy naprawdę cudowny kamp, w którym możemy spotkać się razem, rozmawiać, słuchać Twojego Słowa Świętego. Prosimy, abyś nas błogosławił dzisiaj rano, kiedy będziemy zastanawiać się nad ostatnim elementem tego akronimu ZPO. Błogosław nas, daj nam Ducha Świętego, który już tutaj jest, abyśmy otworzyli nasze serca na Twój głos. W imieniu Jezusa Chrystusa modlimy się o to. Amen. Więc cały tydzień ogarniamy to marzenie, strasznie lubię to słowo ogarniamy, podoba mi się bardzo. Ogarniamy to marzenie Jezusa, staramy się zrozumieć, o co to chodziło w tym, kiedy Jezus przyszedł na tą ziemię, On miał specyficzne marzenie. I przeszliśmy przez parę ciekawych rzeczy i teraz to jest trzecie przemówienie, trzeci wykład na temat tego ZPO. I dzisiaj pójdziemy w kierunku O. Pamiętacie, co to było ZPO? Zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy. To jest to, czym w sumie powinien być Kościół. Już nie będę dawał definicji tego, ale jakbyśmy tak się po prostu zorganizowali jako zbór Boży, że znamy łaskę Bożą, że jesteśmy rezerwuarem łaski Bożej, że przyjmujemy łaskę Bożą, to wczoraj o tym mówiłem, właśnie o tym okienku, że otwieramy nasze serca do Boga i w tym momencie otwieramy nasze serca do innych i że nasze słabości, to jest chyba główny punkt, który chciałbym powtórzyć, że wszystkie nasze wady charakteru, wszystkie nasze słabości, wszystkie pokusy, przez które przechodzimy, wszystkie te rzeczy, które myślimy, że są okropnymi rzeczami w naszych charakterach. No wiecie, ja nie lubię rzeczy w moim charakterze. Są rzeczy, których ja po prostu nienawidzę. Tak jak Paweł mógłbym powiedzieć, robię to, co nie chcę, myślę o tym, co nie chcę myśleć, ale każda ta rzecz w naszych charakterach jest tak jakby tą chwytnią, którą można by się chwycić i przyjść bliżej do Jezusa. Każda ta wada, każdy ten problem może zamienić się w łaskę. I to jest właśnie najpiękniejsza rzecz, jeżeli chodzi o chrześcijaństwo i adwentowe zrozumienie Ewangelii. To jest piękna sprawa i jak mamy to wszystko, znamy tą łaskę Bożą, to wtedy otwieramy się jak to okno przed innymi. Jest ryzyko. Jest ryzyko, że niektórzy ludzie zajrzą do nas i powiedzą, ale brud i zaczną się problemy, ale inni ludzie mogą otrzymać błogosławieństwo, bo wtedy nasze wady, nasze problemy, nasze pokusy zamieniają się w łaskę Bożą. No i oczywiście nie chciałbym przekazać tego, że kompletnie wszystko trzeba, przed wszystkim trzeba się otworzyć. Są rzeczy, którym możemy się otworzyć tylko przed Bogiem. I Bóg to rozumie. Ale chodzi o to, żebyśmy byli autentyczni w naszych relacjach z innymi. Dzisiaj idziemy oddanie. Więc pierwsze zrozumienie łaski Bożej, drugi punkt przyjęcie łaski Bożej. Jak te dwa są załatwione, wtedy możemy tą łaską się dzielić. I dzisiaj właśnie pójdziemy do takiej historii. Ale zanim pójdziemy do tej historii, chciałbym opowiedzieć wam o weneckim malarzu Paolo Veronese. Jak macie swoje gadżety elektroniczne, to możecie otworzyć, bo zaraz wam pokażę pewien obraz, który być może nie będzie taki super dobrze widoczny na ekranie, ale możecie go zobaczyć na swoich telefonach czy coś takiego. Więc było lato 1573 roku i wenecki malarz Paolo Veronese miał poważny kłopot. Na początku tego roku Rada Kościoła pod imieniem Jana i Pawła zamówiła obraz, który miał przedstawić ostatnią wieczerzę. Coś chcieli takiego podobnego mieć, jak namalował Leonardo da Vinci. Obraz ten miał być powieszony na ścianie bocznej bazyliki w Wenecji. Albo może coś takiego w stylu Michelangelo, Michała Anioła, co jest na suficie kaplicy Sykstyńskiej. Veronese rzucił się w wir malowania i w lipcu obraz był gotowy.
I to jest ten obraz. Możecie go znaleźć na swoich telefonach, jeżeli jest nie za bardzo widoczny. Było to raczej ekstrawaganckie dzieło, które miało 5,5 metra wysokości i było na 13 metrów szerokości. Więc ja sobie zmierzyłem to pomieszczenie tutaj i 5,5 metra jest mniej więcej od podłogi do sufitu, tutaj do górnego punktu sufitu i 13 metrów Piotruś mi zmierzył od tej ściany do tej ściany. Więc możecie sobie wyobrazić, jakie to było wielkie dzieło. To dzisiaj można je oglądać. Zamiast jednak zrobić to, co jemu kazano, to on namalował ten obraz. Na tym obrazie oczywiście znajdujemy Jezusa, jego uczniów siedzących przy stole, ale wśród nich możecie zobaczyć jakieś bardzo dziwne postacie. Jakieś błazny tam są, arabowie, pijący niemieccy żołnierze, pijacy jacyś gdzieś tam, jakiś biedny człowiek z krwawiącym nosem i do tego psy i koty. To wszystko kompletnie niepasujące do Wieczerzy Pańskiej. Więc gdy Weronese uroczyście odsłonił swój obraz, wywołał skandal. 18 lipca został oskarżony o herezję i wezwany przez inkwizycję, aby się obronić. Gdy stanął przed inkwizytorami, doskonale sobie zdawał sprawę, że musi bardzo uważnie odpowiadać na pytania, bo jego życie było w niebezpieczeństwie. Pierwsze pytanie było na temat psa na obrazie. Zamiast na przykład Marii Magdaleny, która była tradycyjnie na takich obrazach. Pytali się, dlaczego ten człowiek ma tam, jeden człowiek ma krew mu leci z nosa. No to bo był wypadek. No, zdarzył mu się wypadek, jak szedł pomagając tam komuś. No i według oryginalnej transkrypcji śledztwa Paolo bronił się, jak mógł, mówiąc, że przecież jest artystą, że ma jakąś taką wolność artystyczną, że te dodatki były wyrazem wolności, a nie jego religijnej prawowierności. Nic nie pomogło. Pod koniec przesłuchania Trybunał wydał wyrok nakazujący artyście wymazać obraźliwe elementy obrazu i zostawić tylko Jezusa z uczniami. Veronese zdawał sobie jednakże sprawę, że jego obraz pokazywał bardzo ważne wydarzenie w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, dlatego inkwizycja wydała taki obraz, taki nakaz. Pomimo nakazu Veronese postanowił nie przemalować obrazu, zamiast tego zrobił taką maleńką poprawkę w obrazie. Każdy obraz ma podpis, skąd to jest wzięte. On zrobił tylko maleńką poprawkę. Popatrzcie na ekran, w tym miejscu, skąd to wyjdzie, ta poprawka się zdarzyła. Okay? Widzicie to? Zmienił tytuł obrazu. Zamiast tam, gdzie jest napisane Wieczerza Pańska i rozdział, namalował Łukasz 7. Tam możecie zobaczyć Luka Cap 5. Łukasz 7 na kolumnie obrazu i zmienił tytuł na Impreza Mateusza. Nic innego nie zmienił na obrazie. Najwidoczniej inkwizycji to w ogóle nie przeszkadzało. Religijne spotkanie zmieniło się w świeckie spotkanie i zostawili Paolo w spokoju. Nakazując zmiany w tym obrazie, w jaki sposób inkwizytorzy zachowali się tak jak faryzeusze i uczeni w piśmie? Dla nich to był kompletny skandal, że Jezus obracał się wśród wszelkiego rodzaju szumowin. Jest takie słowo, szumowiny? I trudno było zrozumieć, że Bóg lubiał się obracać wśród ludzi, którzy byli na marginesie społecznym. Dzisiaj spędzimy troszkę czasu zastanawiając się właśnie na temat tej historii. Historia jest tak ważna, że znalazła się w trzech Ewangeliach. Najwidoczniej ewangeliści uznali, że jest coś bardzo ważnego dla nas, jako naśladowców Jezusa, dla zboru Bożego, bo ta historia zawiera następne marzenie, jeżeli chodzi o zbór Boży. Więc przeczytajmy, jeżeli macie swoje Biblię, możecie pójść do Łukasza, Ewangelii Łukasza, rozdziału 5 i tam będziemy czytać od wiersza 27. A potem wyszedł i ujrzał celnika imieniem Lewi, siedzącego przy cle, i rzekł do niego, pójdź za mną. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. A Lewi wyprawił wielkie przyjęcie dla niego w swoim domu i była liczna rzesza celników oraz innych, którzy zasiedli wraz z nim do stołu i szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do uczniów jego, dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? A Jezus odpowiadając, rzekł do nich, nie potrzebują zdrowi lekarza, lecz ci, co się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, lecz grzesznych. Łukasz zapoznaje nas z człowiekiem, który nazywa się Lewi.
albo Mateusz później. On był celnikiem, jak wiecie, to byli ludzie, którzy zbierali podatki. Trudno sobie wyobrazić mniej odpowiedniego człowieka na pozycję apostoła ucznia. Na pewno macie te informacje, wiecie o tym, że Rzymianie, którzy okupowali Palestynę, wymyślili niesamowicie wyrachowaną i cwaną metodę zbierania podatków. Dzięki tej metodzie podatki mogły być zbierane efektywnie i tanio. Dodatkowa zaleta była, że mogli pokazać Żydom, kto jest panem. To działało w ten sposób, że Rzymianie organizowali aukcje od czasu do czasu, takie coś jak mieliśmy tutaj poprzedni wieczór, aukcje w różnych miejscach Palestyny i ta aukcja była dla osób, które mogły zbierać te podatki. Człowiek, który zaoferował najwyższą cenę, dostawał takie pozwolenie, specjalne pozwolenie na zbieranie podatków w tym regionie i musiał dać tę umówioną sumę, musiał dać do rzymskiego gubernatora. Wszystko, co było ponad tą sumą, to był dochód. To był super wymysł, który po prostu zdemoralizował naród izraelski. Kompletnie zdemoralizował, bo nie było kontroli nad tym. To sam celnik był kontrolerem. To jest sytuacja, która, taka analogiczna sytuacja do tego, co się działo w obozach hitlerowskich, koncentracyjnych obozach. Ja się często zastanawiałem, jak to było możliwe, że mała grupa żołnierzy niemieckich potrafiła utrzymać tysiące więźniów w jednym miejscu. W szkołach, gdy ja byłem przynajmniej dzieckiem, dużo się uczyliśmy na ten temat, więc na pewno wiecie, jak oni to robili. Używali system kapo. To pochodzi od słowa, tak myślą ludzie, kameraden, policaj. Kapo. Więc to był absolutnie perfidny sposób zbudowany na nieufności, strachu i zawiści. Jak się okazuje, faszyści znali naturę ludzką i na stanowiska wybrali ludzi, o których wiedzieli, że będą im służyć. No oczywiście były pewne nagrody związane z tym, mogli dostać więcej jedzenia, cieplejsze ubranie i tak dalej. Niektórzy kapo, jak wiecie, słynęli z okrucieństwa. Czasem zdarzali się dobrze, ale bardzo ich było mało. Najczęściej to byli kryminaliści i degeneraci, ale ja pamiętam, jak byłem w szkole średniej, czytaliśmy książkę o człowieku, który był lekarzem i stał się również kapo i też był bardzo zły. Do dzisiaj mamy złe konotacje, jeżeli słyszymy słowo kapo, prawda? Jest to znane słowo w polskim języku. I tak jak system przywódczy kapo, tak system celników był z piekła rodem, prowadził do nadużyć i wyzysku. Tylko celnicy wiedzieli, ile oni muszą płacić Rzymianom. To była tajemnica zawodowa. Zwykli ludzie tak naprawdę nie wiedzieli, ile mają płacić. I celnik miał olbrzymią wolność. Rezultat? Legalna eksploatacja. To była mała, znienawidzona przez wszystkich grupa ludzi. Oni byli bardziej nienawidzeni niż sami Rzymianie. To byli zdrajcy, to byli ludzie, którzy pracowali dla okupanta, tacy Volksdeutsche tego typu, można by powiedzieć. On był po prostu złodziejem, który po prostu nie miał sumienia. Celnicy doskonale zdawali sobie sprawę, jakie od nich odczucia mają Żydzi. Więc tak jak wszyscy, jednak Mateusz musiał coś wiedzieć na temat Jezusa i jego zapierających dech w piersiach naukach. No i wiecie, co się stało dalej. Chciałem się skoncentrować na dwóch słowach w tej historii. Jezus wyszedł i ujrzał. Wyszedł i zobaczył. To słowo wyszedł jest bardzo ważne, bo w trzech Ewangeliach się znajduje, skąd Jezus wyszedł, które miejsce opuścił. Okazuje się, że zaraz przed tym Jezus jest na spotkaniu modlitewnym u kogoś w domu i z innymi wierzącymi uczy Słowa Bożego. Na zebraniu oprócz uczniów Jezusa są faryzeusze i uczeni w piśmie i wielu innych ludzi, których chodziło za Jezusem. Jezus uzdrawia sparaliżowanego człowieka, zadziwia wszystkich, a po spotkaniu Jezus wychodzi. Najpierw spędza czas z ludźmi w kościele, a potem wychodzi na zewnątrz. Bardzo często w Ewangeliach widzimy Jezusa, który wychodzi do ludzi. Jest wychodzący. Nie jest to łatwa sprawa wychodzić. Nigdy to nie było proste dla mnie. Ciągle nie jest. Dużo lepiej czuję się wśród ludzi, którzy wierzą i myślą tak samo jak ja, gdzie nie można się spodziewać wyzwisk i wyśmiania.
Kiedy wychowałem się jako dziecko, mieszkałem na ulicy Foxall do prawie 22 lat. 18 lat mieszkaliśmy na ulicy Foxall. Wiecie, gdzie to jest? To taka słynna ulica w Warszawie. Tam mieszkałem. Było 10 pastorskich rodzin w różnych apartamentach i biura i tak dalej. To był mój świat. To był świat, do którego ja uciekałem, gdzie w szkole ze mnie się śmiano, w szkole mnie dokuczano mi w szkole podstawowej i średniej. Wracałem do mojego świata, tam są te fajne lwy na drzwiach i te lwy mnie broniły. Wiecie, jak te lwy wyglądają tam na drzwiach. I to było naprawdę bezpieczne miejsce, gdzie teraz mieszkam. Nazywa się miejscowość Berrien Springs, ale to prawdę mówiąc jest adwentowo. W Berrien Springs jest około 6 tysięcy adwentystów. Więc gdzie się nie obrócisz, to są adwentysty. Sklepiki w Berrien Springs się zamykają w sobotę. Sklep z materiałami budowlanymi jest zamknięty w sobotę, nie można nic kupić. Ludzie się denerwują, którzy nie są adwentystami. No, moja córka robiła prawo jazdy, robiła prawo jazdy niedawno i się nieadwentysta, instruktor denerwował, że nie może w sobotę robić nie egzaminu, tych jazd. Nie mógł robić jazd, bo większość studentów w jego klasie byli adwentyści. No więc, i on tego bardzo nie lubił, jest drugie tyle nieadwentystów w Berrien Springs, więc ja się czuję bardzo wygodnie, komfortowo wśród ludzi, którzy myślą tak jak ja. Pamiętam takie zdarzenie kiedyś, które troszkę zmieniło moje myślenie. Kiedy byłem młodym pastorem, udzielałem lekcji człowiekowi, który nazywał się Piotr. On mieszkał w takim karawanie, jak wy macie, był bardzo biedny, to było jego całe mieszkanie. I ja zacząłem mu udzielać lekcji biblijnych. I któregoś dnia, gdy przyjechałem na lekcję, zobaczyłem, że go nie ma. To była może trzecia, czwarta lekcja. Nie ma go. I myślę sobie, gdzie on mógł pójść? No, ja wiedziałem, gdzie on poszedł. On poszedł do lokalnego pubu. Knajpy takiej lokalnej. Wiecie, w tamtych czasach jeszcze wolno było palić, pić w takich knajpkach. Teraz już tam nie wolno tego robić, ale w tamtych czasach to było... I ludzie grali w bilard i śpiewali, karaoke i takie rozmaite rzeczy. Więc ja wiedziałem, gdzie to było. Nie to, że chodziłem tam, ale wiedziałem, gdzie to było. Wiedziałem, to była jedna knajpka taka w tej okolicy. No i pomyślałem sobie, no co ja będę jechał do domu, już tu jestem, 45 minut jechałem, żeby mieć studium biblijne z nim, pójdę do tej knajpki, zobaczę, czy on tam jest. No i faktycznie on tam był. Wszedłem do tej knajpki i od razu czuję się tak, to nie jest mój zbór. Więc, ale znalazłem go tam przy jakimś stoliku, usiadłem z nim, zacząłem z nim rozmawiać, mówi, no słuchaj, no sorry, zapomniałem dzisiaj, nie powiedział, zapomniałem dzisiaj, przepraszam. No słuchaj, no może tu zrobimy lekcję. No dobrze, no to wyciągnąłem moją Biblię i to był pierwszy raz, co miałem lekcję w knajpie. Wśród palących ludzi, wśród ludzi, którzy rzucali sobie strzałki w tarcze, którzy grali w bilard, muzyka była głośna, alkohol był, papierosy, ja nie cierpię zapachu papierosów, mam alergię prawie, że do tego, ale jakoś to wytrzymałem. I przez miesiąc miałem lekcje biblijne w knajpie. Ale wiecie, co zauważyłem? Zauważyłem się, że ta knajpa była zborem dla tych ludzi. Oni się czuli tam przyjęci, oni się tam czuli dobrze, oni się tam czuli zrozumieni. To był taki alternatywny zbór. I to mi dało dużo do zrozumienia, że ludzie potrzebują właśnie zgromadzać się razem. Gdy ja się czułem tam bardzo niewygodnie, gdzie tacy ludzie by przyszli do mojego zboru, to by się czuli tak, jak ja się czułem w ich zborze. Bardzo niewygodnie. Dało mi to bardzo dużo do myślenia, jeżeli chodzi o wychodzenie. Jezus zachęca nas, abyśmy czasem wyszli ze zboru, z kościoła i zaczęli przebywać w towarzystwie ludzi, którzy są zupełnie inni niż my. Gdy pisałem to kazanie, to my mieszkamy niedaleko jeziora i sobie chodzimy na to jezioro z żoną i sobie siedzimy na takiej ławce i patrzymy na jezioro. To jest taki piękny widok, akurat tam słońce zachodzi, jest naprawdę pięknie. I siedzimy sobie na tej ławce i patrzymy któregoś dnia, nie tak dawno, akurat gdy piszę to kazanie. Siedzimy na tej ławce i jakiś człowiek pływa sobie łodzią po jeziorze. Piękna łódź, 60 tysięcy dolarów łódź, tak mi potem powiedział. I on tak sobie jeździ, tak ni stąd, ni zowąd, no zobaczył nas. Podpływa do nas, do tam, gdzie myśmy siedzieli, pyta, chcecie się przyjechać? Moja żona się wystraszyła,
No ale ja jestem trochę bardziej odważniejszy i sobie pomyślałem, no tak, piszę kazanie, żeby wyjść. Ja mam mu tu powiedzieć, że akurat pisałem to kazanie. Akurat mu właśnie nad tym słowem wyszedł. Ja sobie mówię, no to muszę dać dobry przykład, żeby powiedzieć, że wyszedłem. No i mówię, dobra, ja pojadę z tobą. On, dobra, wsiadaj, no to w taki chrapliwy głos. Wsiadłem do tej łodzi, odbiliśmy od brzegu i on tak patrzy, mówi, chcesz piwo? A ja mówię, ja nie piję. Nie pijący? No taki chrapliwy głos, nie piję, przepraszam. No to dobrze, no nie ma znaczenia, jedziemy. No i pojechaliśmy, wiesz, tą łodzią pojechaliśmy, jedziemy, pod mostem jedziemy, musimy krzyczeć, pod mostem będziemy krzyczeć. No i takich dwóch starych facetów krzyczy pod mostem, żeby echo słyszeć. Tak bywa. Wróciliśmy potem, on mnie odwiózł i kiedykolwiek będziesz chciał, mów, zawołaj mnie, ja cię wezmę na przejażdżkę. Pojechał, dobrze. Potem zjawił się drugi raz. Wziął mnie drugi raz na przejażdżkę. Znowu poszedłem z nim. On był troszkę taki, wiecie, jak wypijesz dwa piwa, które są dość mocne, to się trochę bałem w tej łodzi być, no ale... Ale było całkiem okej. Okay. Drugim razem jesteśmy, zaprosił mnie na spotkanie 4 lipca. 4 lipiec to jest wielka rzecz. Wielka rzecz w Stanach Zjednoczonych. Firework i wszystko się dzieje. To jest największe święto w Stanach Zjednoczonych. I ludzie robią takie barbecue, przyjęcia i tak dalej. No ja mówię, no nie. No, jesteśmy zajęci. Jesteśmy zajęci. No ale znowu mnie sumienie zgięło, bo piszę kazanie, żebyśmy wyszli ze zboru. No i w końcu spotkałem go znowu, mówię, słuchaj, przyjdę na to spotkanie. To było teraz, ostatnio, 2 tygodnie temu. 2, 3 prawie. No akurat spisałem to kazanie wcześniej, kiedy to się stało. No i zdecydowałem się pójść na to spotkanie. Był alkohol, były papierosy, było mnóstwo mięsa, którego ja nie mogłem jeść. I byli ludzie, którzy mi zadawali rozmaite pytania. No i tak czułem się strasznie niewygodnie. Ale w samym środku tego spotkania zdarzył się cud. Przyszedł syn tego człowieka do mnie i mieliśmy pół godziny głębokiej biblijnej dyskusji. To było coś niesamowitego. Wróciłem do domu jak na skrzydłach, wiecie? To było naprawdę niesamowite przeżycie, które dopiero co się wydarzyło. Ellen White pisze w ten sposób. Jedynie metoda Jezusa może zaowocować prawdziwym sukcesem w pracy ewangelizacyjnej. Zbawca obracał się, mingled, wśród ludzi jako ten, który pragnął ich dobra, okazywał współczucie, służył im i w ten sposób zdobył ich zaufanie. Dopiero wtedy mógł im powiedzieć, pójdź za mną. Na pewno nie było to dla niego też przyjemne, nie wiem, jak czuć się wśród ludzi, którzy są zupełnie inni dla Jezusa, ale Ellen White pisze, że on to robił, on wychodził do ludzi i jest to właśnie takie specjalne słowo, które mówi mingle, łączyć się. To nie jest tylko łączyć się, jak my się tutaj połączamy tu na kampie, mamy ten tytuł połączeni, ale to jest łączyć się z innymi, z ludźmi, którzy są na zewnątrz i tylko wtedy, gdy się z nimi w jakiś sposób połączymy, to wtedy będziemy mogli przyciągnąć się do zboru. Oczywiście, że takie łączenie się to nie jest dla każdego. Nie każdy powinien być zachęcony, żeby to robić, ale niektórzy ludzie mają specjalny dar, żeby łączyć się z ludźmi na zewnątrz. Ellen White dalej pisze, że to wymaga pewnego osobistego wysiłku, ale trzeba to zrobić. Gdy będziemy spędzać mniej czasu na głoszeniu kazań, a więcej na osobistej ewangelizacji, wtedy zobaczymy większe rezultaty. Ubodzy znajdą pomoc, a chorzy opiekę, smutni i osieroceni otrzymają pocieszenie, nieświadomi będą pouczeni, niedoświadczeni dostaną radę, powinniśmy płakać z tymi, którzy płaczą i cieszyć się z tymi, którzy się cieszą. Przy pomocy perswazji, modlitwy i mocy Bożej miłości taka praca wyda dużo owoców. No to co do tego można dodać? W tym momencie powinien zamknąć tutaj wszystko, zgasić światła i pójść do domu, bo ja głoszę kazanie, prawda? A ona nam daje taką cudowną radę. Gdyby stała tu Ellen White, by nas wszystkich zachęciła, byśmy wyszli na zewnątrz. Jest to naprawdę wspaniała sprawa, że jako kampowicze wy wychodzicie na zewnątrz i ludzie was tutaj znają. Do tego stopnia, że Jarek mi opowiadał, że drogę zbudowali dla was, żebyście mogli szybciej do nich dojechać.
prawda? To chyba o to chodzi, Jarku. Nie to, żeby nam ułatwić życie, ale żeby oni, żeby wam się chciało wyjechać stąd po takiej ładnej drodze. Więc żeby to się naprawdę działo, żeby ta ewangelizacja się mogła wydarzyć, żeby można było oddać tą Bożą łaskę, to musimy zastosować tą metodę ZPO, musimy przyjąć łaskę Bożą, musimy się otworzyć, musimy mieć bezpieczne miejsce, żeby zbór był tym miejscem, gdzie wysyłania, gdzie my wracamy, nie jest to miejsce potępienia jakiegoś czy krytyki, ale zachęcenia do wyjścia na zewnątrz. Gdy jesteśmy prawdziwie połączeni, posłuchajcie, gdy jesteśmy prawdziwie połączeni w naszych zborach przez łaskę Bożą, wtedy zbór staje się taką bezpieczną bazą, która pozwala nam łączyć się z innymi ludźmi. Ewangelizacja jest rezultatem prawdziwego połączenia. No i Jezus wyszedł, ale to nie wszystko. On wyszedł i On ujrzał. On ujrzał. To jest niezwykłe słowo, które tutaj się znajduje. Można by powiedzieć, że ja tak się rozglądam i tam popatrzę na Marka, popatrzę tu na Anię, popatrzę tam na Kamila, popatrzę tam na moją żonę gdzieś, tak po prostu popatrzę, tak popatrzę, okej? Okay? To mogło być takie słowo, Jezus wyszedł i popatrzał i tak po prostu przesunął wzrokiem gdzieś na... To nie jest to słowo, jest specjalne, to jest słowo chorao, popatrzał, ale jest specjalne inne słowo greckie, które jest theaomai, to znaczy przyjrzeć się, uważnie się wpatrzeć w coś, ale to też może nie oddaje słowa tego tak dokładnie, więc co nam może pomóc, to że słowo theaomai, od słowa theaomai, widzicie te czerwone literki po prawej stronie, co to słowo mówi, te czerwone literki? Teatr, więc od theaomai pochodzi słowo teatr, which is theatron, pochodzi słowo teatr. Co się dzieje, gdy jest jakiś naprawdę świetny film w kinie albo sztuka jakaś w teatrze? Co się dzieje? Prawda, że kompletnie angażuje nas to, że wtapiamy się w ten obraz, który widzimy i prawie, że tam wchodzimy w ten obraz, prawda? Jak się kończy ten film, albo zawsze jak jest na dużym ekranie, jak się kończy ten film, to tak czujesz, nagle wszedłeś w jakiś inny świat, jak się wychodzi z tego kina, otwierają się drzwi, taki nierealny świat jest. Zdarza się to wam? Bo takie było moje doświadczenie. Mam iść do tyłu. Takie było moje doświadczenie. I właśnie w ten sposób Jezus ujrzał celnika, który nazywał się Mateusz. On wbił w niego wzrok w ten sposób, że popatrzał na niego z olbrzymim zainteresowaniem. Ale jest jeszcze jeden szczegół. W dawnych czasach aktorzy w teatrach starożytnej Grecji nosili maski. Przyczyna była taka, że było bardzo mało aktorów, może 3 albo 4 aktorów na scenie i oni musieli się zmieniać, musieli zmieniać swoje role. I to byli z reguły mężczyźni i oni, żeby grać rolę kobiety albo grać rolę kogoś innego, musieli założyć maskę. Mateusz codziennie zakładał taką maskę na twarz. Z tą maską wychodził z domu na ulicę, zasiadał przed stołem celnika, pracował zbierając cło, wracał do domu wieczorem, grając sztukę swojego życia. I Ellen White nam pisze o tym, że któregoś dnia usłyszał o Jezusie i o Jego naukach i obudziło się w nim pragnienie. Duch Święty zaczął przekonywać go o jego grzeszności i zapragnął, aby Jezus mu pomógł, ale był przyzwyczajony do tego, że ludzie widzieli, że tylko znają go jako znienawidzonego celnika i myślał, że tak samo będzie widział go Jezus. I właśnie w tym momencie Jezus wchodzi na scenę życia Mateusza. Wpatruje się w głównego aktora, jego wzrok przebija maskę i Jezus widzi, co jest poza maską. Jezus dokładnie zna serce Mateusza, zna jego pragnienia, zna jego cierpienie, zna jego wstyd i płacz. Jezus wie, że Mateusz myśli, że dla niego jest za późno. Dla Jezusa nigdy nie jest za późno, żeby pojawić się na scenie twojego życia.
Każdy z nas tutaj ma maskę. Taką podobną może maskę, która zakrywa nas. Gdy Jezus pojawia się na scenie naszego życia, te nasze maski, które my nosimy, nie sprawiają mu absolutnie żadnego problemu. On widzi nas takimi, jak naprawdę jesteśmy. Zna nasze grzechy, zna naszą grzeszną naturę, zna nasze problemy, zna naszą całą brzydotę. Tak, ta maska jest brzydka. On zna brzydotę naszego charakteru. Nasze pragnienie, nasz płacz. Pomimo tej brzydoty, Jezus chce cię wziąć w swoje ramiona. Pomimo tej brzydoty i mówi, pójdź za mną. To nie ma znaczenia, gdzie byłeś. Nie ma znaczenia, co robiłeś. Nie ma znaczenia, jakie maski nosiłeś. Moja maska zakryje twoją grzeszną przeszłość. Całkowicie. Zrobiłem to dla Mateusza i mogę to zrobić dla ciebie. Tylko pójdź za mną. Ale co jest jeszcze piękniejsze w tej historii? Że Jezus nie tylko wiedział, kim był Mateusz i znał jego pragnienia i wewnętrzną walkę, ale również wiedział, jaki jest potencjał Mateusza. On wiedział, kim Mateusz mógł zostać. W tobie też Jezus widzi potencjał. Pomimo grzechu, który czasem siedzi w nas i w tobie i we mnie, Jezus zawsze widzi w nas potencjał. I to jest właśnie taki fajny nawyk, gdybyśmy nabrali w naszych zborach, kiedy patrzymy na ludzi, kiedy możemy ich zobaczyć oczami Jezusa, przebić tą maskę, którą ludzie przynoszą ze sobą do zboru, popatrzeć na nich oczami Jezusa i zobaczyć potencjał w tych ludziach. No może ten człowiek nie jest, ma problemy teraz, może, ale popatrzcie, co się może zmienić, gdy on zaakceptuje Jezusa. Zobaczcie, co się może zmienić. Pomyślcie, Jezus wie wszystko o Mateuszu, zna jego wszystkie grzechy i Mateusz zostaje uczniem Jezusa. Czyż nie jest to niesamowite? To jest niewiarygodne. Więc Mateusz mógł zrobić tylko jedno. I pozostawiwszy wszystko, wstał i poszedł za nim. I teraz mam pytanie. Czy Mateusz naprawdę pozostawił wszystko? Czy naprawdę pozostawił wszystko? No, zostawił karierę celnika, zostawił swoją budkę, zostawił pieniądze, zostawił przeszłość, ale nie zostawił jednej rzeczy. Nie zostawił swoich przyjaciół. No, chwileczkę. Tu zaczyna, wchodzimy na niebezpieczne tematy tutaj. To jest raczej niebezpieczne. Możecie sobie wyobrazić Jezusa mówiącego do Mateusza. Mateusz, zostaw to towarzystwo. Słyszeliście takie coś? Zostaw to towarzystwo. To nie jest dobry wpływ na ciebie. Jako ojciec dwóch córek, ja się właśnie tak czuję. Moje córki są teraz nastolatkami i ja tak patrzę, w jakie towarzystwo one tutaj, chłopaki, ja patrzę na was tutaj. Jakie to towarzystwo one wpadają, wiesz? I prawda, że czasami się zdarza, że młodzi ludzie wpadną w złe towarzystwo. I często uczymy młodych ludzi, zerwijcie kontakty z poprzednim życiem. No i to jest prawda. Ale z drugiej strony często to pozostawia nas jako adwentystów bez przyjaciół poza zborem, bo my się nagle czujemy bardzo dobrze w tym zborze, ale tracimy przyjaźnie, które są poza zborem i zbór wtedy staje się zwykłym klubem. Ale tak mi się zdaje, gdy jako zbór wypełnimy marzenie Jezusa, gdy zbór staje się tą bezpieczną bazą, gdzie nasza młodzież może dostać afirmację, gdzie czują się bezpieczni, nieosądzani, gdzie mogą być autentyczni, wtedy będziemy się mniej bali o naszą młodzież. Tak mi się zdaje. Idąc za Jezusem, Mateusz nagle przypomniał sobie o swoich kolegach i znajomych i popatrzył na nich wzrokiem Jezusa. Tak jak Jezus patrzył na niego. Możecie sobie wyobrazić jego modlitwę. Ja nie mogę ich tak zostawić. Nie mogę się odwrócić i powiedzieć, to nie jest mój problem. Nie mogę ich zostawić na pastwę losu. Gdy byłem dzieckiem, mieszkaliśmy na tej ulicy Fox Hollow, o której już wspomniałem. Mieszkaliśmy w mieszkaniu numer 10. I nasze mieszkanie wychodziło na ulicę Foksal z jeden balkon, a drugi taki duży balkon, taras. Pamiętasz, Piotr, ten taras? To twoja ciocia mieszkała tam na górze.
A zaraz tam pod Słomiakiem taki duży taras, on graniczył do tego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jak ja w sobie wychodziłem na ten taras, to było widać szkołę muzyczną, ten park tam zakonnic, gdzie można było na sankach jeździć i widać było ulicę Okulnik. I ulica Okulnik była zawsze ciemna, ta ściana była nastawiona jakoś na północ może i ona była zawsze ciemna, tam nigdy nie było słońca. Jak myśmy się wprowadzili do Warszawy, to ja pamiętam, że moi rodzice mieli takie wielkie lustro. To było nawet większe lustro niż to, co tutaj mam. I ja, jako młody dzieciak, miałem 7, 9, 8, 9 lat, brałem to lustro i tak brałem i świeciłem tym lustrem w najciemniejsze punkty ulicy Okulnik. I tak świeciłem i tam czasem ludziom w oczy przyświeciłem niechcący, ale tak świeciłem i najciemniejsze punkty, w jakie mogłem przyświecić, przyświecałem tym lustrem, biorąc światło słońca, przyświecałem tym lustrem, żeby tam te najciemniejsze zakamarki gdzieś weszło to moje słońce. Była moja ulubiona zabawa, się to duże lustro kiedyś zbiło. Ale to była wspaniała zabawa, żeby świecić w najciemniejsze zakątki ulicy Okulnik. Pewnie mnie tam ludzie do dzisiaj pamiętają. Jak Mateusz zdecydował się pójść za Jezusem, to postanowił być Jego lustrem. To jest Jego światło, którym my świecimy. To nie jest nasze światło. Zauważcie, że Mateusz od razu chciał być światłem dla swoich przyjaciół i zastanawiał się, jak to można zrobić. I wtedy wpadł na super pomysł. Postanowił zorganizować imprezę. Pozostawił wszystko i poszedł i zorganizował imprezę dla swoich starych przyjaciół. No i zaprosił Jezusa. Więc Jezus przychodzi do domu Mateusza. Pomyślcie w tym momencie, jak się mogli czuć uczniowie. Przed chwilą byli na nabożeństwie z bardzo ważnymi ludźmi i nikt się tego nie musiał wstydzić, prawda? Są na nabożeństwie z ważnymi ludźmi i jest wszystko fajnie, spoko, wszystko jest dobrze, okej? Nie muszą się niczego bać, nie muszą się niczego wstydzić. A tutaj wychodzą z nabożeństwa, Jezus zobaczył faceta przy cle i mówi, idziemy na przyjęcie. Z nieczystymi pasożytami społecznymi. Ale uczniowie kiedyś odpowiedzieli do Jezusa, że pójdź za mną, więc idą za Jezusem, ale na pewno niechętnie. I w tym momencie, gdy Jezus wchodzi do domu Mateusza, dom Mateusza staje się zborem Bożym. Jest takie słowo greckie, które dochen megalen, które oznacza wielka, radosna impreza. Wielkie, pełne gwaru przyjęcie. Megalen to jest słowo, którego nasze słowo megafon pochodzi. Mega, bardzo duży, więc to jest bardzo duże, gwarne przyjęcie. To jest radość pomnożona przez siebie wiele razy. I tutaj właśnie spotykamy Jezusa pośrodku tych ludzi, którzy są na marginesie życia. Dochen jest tylko użyte dwa razy w Ewangeliach. I tutaj Łukasz mówi, kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i ślepych. I w Królestwie Jezusa to nabiera specjalnego znaczenia, bo jest to połączone z błogosławieństwem Jego obecności. Więc amegalen znowu jest połączone z największym przykazaniem. Jakie są te największe przykazania? Miłuj Pana i miłuj bliźniego, to są te megalen. To jest te największe przykazania. W Królestwie Jezusa będzie doken megalen. Doken megalen. Najwidoczniej Jezus nie miał nic przeciwko imprezom. Tylko tyle, że On chce na tych imprezach być. On chce na tych imprezach być. Pamiętam, gdy byłem na koloniach, gdy byłem dzieckiem, to nie była ta kolonia, z której mam tutaj zdjęcie, które wam pokazałem, ale chyba troszkę wcześniej prowadził ją Zygmunt Jaksz i Jan Bernaś. Pamiętacie takich? Jest Zygmunt i Jan Bernaś ciągle pojawiają się czasem w różnych miejscach i Zygmunt prowadzi chyba dom opieki. Ale wtedy był młodym człowiekiem i prowadził kolonię. I to było hasło kolonii. Wszystko, wszędzie, ale z Jezusem. Ja to do dzisiaj zapamiętałem i czasem sobie to myślę. Wszystko, wszędzie, ale z Jezusem.
Możecie sobie wyobrazić Mateusza, który zaciera ręce i sobie myśli, lepiej być nie może. Ludzie rozmawiają z Jezusem, każdy się cieszy, że nauczyciel tutaj przyszedł, że pojawił się na przyjęciu i właśnie w tym momencie pojawiają się niezaproszeni goście z poprzedniego zebrania. Oczywiście nie przyszli na imprezę, to był dom nieczysty, to było i status socjalny by nam im społecznym na to nie pozwolił. Ciekawe, jak się musieli czuć uczniowie, gdy zobaczyli swoich pastorów. Całkiem możliwe, że ukradkiem wyszli z imprezy i zostawili Jezusa, albo przynajmniej niektórzy zostawili Jezusa na przyjęciu. Całkiem to możliwe, bo oni ciągle byli hipokrytami. Nawet Piotr walczył z hipokryzją, kiedy Paweł mu nagadał, że tam nie siada z poganami. Więc uczniowie są na zewnątrz i tam ich dopadają faryzeusze. Bo faryzeusze by nie weszli do środka. Było to niebezpieczne dla uczniów, aby odejść od Jezusa. Oni odchodzą od Jezusa i dopadają ich tam faryzeusze. Jest to ciągle niebezpieczne dla nas odejść od Jezusa. Uczniowie nie są z Jezusem, są z faryzeuszami i słyszą takie szemranie. Tak się nie robi ewangelizacji. Tak się nie robi ewangelizacji. Nie jest napisane w piśmie, aby naśladowcy Jezusa organizowali imprezy, aby przyprowadzić ludzi do Boga. Dlaczego z celnikami i grzesznikami jecie i pijecie? Jezus, będąc Jezusem, wiedział, co mówią faryzeusze. I może uczniowie próbowali go napomnieć, może weszli do środka, Panie Jezusie, słuchaj, to nie jest miejsce dla nas. My powinniśmy być tam na nabożeństwie, w tym innym miejscu. Odpowiedział im Jezus w wierszu 31, nie zdajecie sobie sprawy, jacy jesteście wąsko myślący. Pomimo całego waszego wykształcenia wiedzy, wy faryzeusze ciągle nie rozumiecie, o co chodzi. Ludzie tacy jak celnicy i grzesznicy są Bożymi dziećmi. Ci ludzie są ważni dla mnie. Jeżeli ktoś jest chory i na miejscu jest lekarz, to musi się z nimi spotkać. No i mamy ciekawą sytuację. Jezus daje komplement ludziom. To jest jego komplement, że chorzy ludzie, to jest Mateusz i jego przyjaciele, a sprawiedliwi to są ci, którzy są na zewnątrz, bez Jezusa. Są na zewnątrz, faryzeusze i uczeni są doskonali, wewnętrznie zniszczeni i potrzebują uzdrowienia, czyli jest ciekawe, że grzesznicy przez duże G, Mateusz i jego koledzy, rozumieli potrzebę uzdrowienia. Grzesznicy przez małe G, faryzeusze i uczeni byli duchowo ślepi. Dlaczego tak dużo czasu spędzam na Mateuszu i jego przyjęciu? Mateusz dał nam przykład. Zaznajomił się z łaską Bożą, słyszał o Jezusie, przyjął łaskę Bożą, która zmieniła jego życie i natychmiast ją ofiarował innym. To jest znak prawdziwego przyjęcia Jezusa. To jest to, według mnie, jedna z wielu możliwości ewangelizacyjnych, w które możemy się zaangażować. Nie tylko udzielać lekcje biblijne, nie tylko myśleć o tych rzeczach, takich, że uczymy ludzi doktrynalnie, ale posłuchać rady Ellen White i pójść tam, gdzie ludzie, którzy go potrzebują, są, którzy nigdy nie przyjdą do naszego kościoła. I o takich ludzi powinien się zbór modlić. Na takich ludziach powinny być położone ręce, aby tacy ludzie mogli wykonać pracę Bożą, do których Bóg ich powołał. Pamiętam, że w moim domu, kiedy wprowadziliśmy się do Tasmanii, zaczęliśmy zapraszać rozmaitych ludzi, takich, gdyby przyszli do nas, myśmy odwiedzili innych ludzi. Czasem się ktoś zdarzył, kto palił papierosy na zewnątrz naszego domu, ale odbywały się imprezy. Tacy ludzie się mieszali razem z nami i to była naprawdę wspaniała sprawa. Pamiętajcie, gdzie jest wesoło, gdzie jest gwar, gdzie są rozmowy i tam, gdzie jest Jezus, tam jest zbór Boży. Na zakończenie chciałbym wam przeczytać może ciekawą historię, bardzo ciekawą historię. Przeczytałem ją po raz pierwszy w latach 90., w 96. roku. Napisała ją Hyveth Williams. Hyveth Williams jest adwentowym pastorem, która pracowała w tym czasie w kościele w Boston. Była głównym pastorem w kościele w Boston. Teraz pracuje razem ze mną w seminarium na Andrews University. Napisała tą historię, właśnie z nią rozmawiałem może parę tygodni temu. Mówię, słuchaj, Hyveth, będę
mówił tą historię na kampie w Polsce i ona dała mi więcej detali, co się w tej historii stało. Jest to niesamowita historia, posłuchajcie. Gdy Żaneta pojawiła się w zborze. Od momentu, gdy weszła do mojego biura, wiedziałam, że nie będzie to miłe spotkanie. Jej twarz była zachmurzona i gniewna. Natychmiast się domyśliłam, że nie będzie to miła wizyta mająca na celu zachęcić pastora w pracy. Ta kobieta przynosi wstyd naszemu zborowi, oznajmiła siostra S. ostrym głosem. I na dodatek rozsiada się w pierwszym rzędzie w każdą sobotę. Dodała tak, jakbym nie wiedziała, o kogo chodziło. Wygląda jak prostytutka. Mój mąż i ja chcemy się dowiedzieć, co zamierzasz z tym zrobić. Zanim mi się udało odpowiedzieć na to pytanie, siostra S. dodała. Masz jej powiedzieć, że jeżeli chce przychodzić do naszego zboru, to musi zdjąć biżuterię i przestać się malować. Powiedziawszy to, siostra S. szybko się podniosła, wychodząc z mojego biura, dała mi ostrzeżenie. Jeżeli natychmiast nie załatwisz tej sprawy, to ja i mój mąż poprosimy o list zborowy i przeniesiemy się do innego zboru. Żaneta faktycznie była prostytutką, która oprawiała swój niechlubny zawód w Bostonie. Wychowała się w nominalnym chrześcijańskim domu. Jako nastolatka zaczęła sypiać z chłopakami, potem zaczęła pić i używać narkotyki, na które zarabiała, sprzedając swoje ciało. Próbowała nieraz zerwać ze swoim stylem życia, ale jej się to nie udawało. Gdy dowiedziała się, że w Bostonie grasuje seryjny morderca, który polował na prostytutki, zdecydowała się popełnić samobójstwo, żeby nie dać mordercy szansy na brutalne morderstwo. W dniu, w którym miała popełnić samobójstwo, przedstawił się jej mężczyzna, któremu jakiś czas wcześniej temu wpadła w oko. On sam nie był zainteresowany seksem. Chciał jej tylko pomóc, bo się mu spodobała i zaproponował jej małżeństwo. Ale pod jednym warunkiem. Miała poszukać kościoła, który zachowuje siódmy dzień tygodnia, sobotę, jako święty dzień, bo to jedyni ludzie, którzy mogliby jej pomóc i zmienić jej życie. Najpierw się na niego zdrowo zezłościła za jego aroganckie podejście, ale gdy odszedł, wzbudziła się w niej ciekawość. Skoro nie miała nic do stracenia, otworzyła książkę telefoniczną i zaczęła szukać numerów pod hasłem kościoły. Zadzwoniła do paru, aby się zapytać, który z nich zachowuje sobotę jako dzień święty. Nie miała pojęcia, co to znaczyło i dopiero parę telefonów później jakiś zirytowany pastor, mający dość jej pytań, powiedział jej, idź do adwentystów. Dopiero wtedy zadzwoniła do naszego zboru w Bostonie. Pamiętam tą pierwszą rozmowę telefoniczną bardzo dobrze. Najpierw pomyślałam, że to chyba jakiś żart, gdy zapytała, ile kosztują lekcje biblijne. Kiedy zaproponowałam spotkanie, rzuciła słuchawkę. Myślałam, że na tym się skończyło, ale nie. 30 minut później bardzo się ucieszyłam, że to nie ja, że to ja, a nie Marek Chaffin, mój współpracownik, pastor, podszedł, aby otworzyć drzwi. Kierowca taksówki zdecydowanie nie spieszył się z odjazdem, będąc ciekawym, któż to zamówił prostytutkę, którą jak pizzę dostarczył pod drzwi kościoła. Gdy z powodu taksówkarza głośno i entuzjastycznie zaprosiłam Żanetę na jej pierwszą lekcję biblijną, pomyślałam sobie, że czasem dobrze jest być kobietą pastorem. Tak prawdę mówiąc, gdy zobaczyłam Żanetę, to nie wiedziałam, co o tym wszystkim myśleć. Była blondynką z długimi, gęstymi włosami, które kręconymi lokami spadały na jej ramiona i plecy. Na ustach miała szminkę o przeraźliwie czerwonym kolorze i ten sam kolor lakieru na paznokciach. Na nerwowo rozglądających się oczach miała tak ciężki makijaż, że tusz jej prawie skapał z oczu. Jaskrawo-zielony cień był położony grubą warstwą na jej powiekach. Światło w holu odbijało się w jej długich, wiszących kolczykach, które klikały za każdym razem, gdy ruszyła głową. No i jej spódniczka. Z czarnej skóry, niewiele różniąca się od jakiegoś szerszego pasa, ściśle opinająca niekończące się nogi w czarnych pończochach, które kończyły się w butach na 15-centymetrowych szpilkach. W powietrzu unosił się zapach ulicznych perfum, papierosów i alkoholu. Czy to z panią rozmawiałam przed chwilą? Zapytała ostrożnie. Tak, ze mną, odpowiedziałam szybko, starając się nie gapić na nią. Chciałabym porozmawiać z księdzem. To ja, jestem pastorem tego kościoła, odpowiedziałam. Ale pani jest kobietą! Wykrzyknęła i przykryła usta ręką tak, jakby chciała zatrzymać słowa, które właśnie wypowiedziała.
Parę godzin później, po tym jak mi opowiedziała o swoim obiecującym życiu, tak bardzo zniszczonym przez grzech i rozpacz, że postanowiła popełnić samobójstwo, Marek i ja opowiedzieliśmy jej o Bożej miłości. Zaraz potem miała wielki przywilej przyprowadzenia jej do Jezusa, który stał się jej Zbawicielem. Podarowałam Żanecie jej pierwszą Biblię. Pokazałam jej, jak ma wpisywać swoje imię do obietnic Bożych i jak się modlić. Już w pierwszą sobotę Żaneta była w zborze i nigdy nie opuściła ani jednej lekcji biblijnej, ani jednego sobotniego nabożeństwa. Tak było przez cały czas, gdy mieszkała w Bostonie. Nigdy jej nie powiedziałam, jak się ma ubierać. Ale gdy przyszła pierwszy raz na sobotnie nabożeństwo, miała na sobie spódniczkę do kolan i dużo mniej makijażu i biżuterii niż na naszym pierwszym spotkaniu. Usiadła w pierwszym rzędzie, aby, jak to wyraziła, wszystko dobrze usłyszeć. Filozofią naszego zboru nie było funkcjonowanie jako policja ubraniowa. Naszym celem było to, aby ci, którzy uczęszczali do naszego zboru, mogli stać się uczniami Jezusa. W sumie tak nam przykazał Jezus w swoim wielkim zleceniu, gdy opuszczał tą ziemię. Staraliśmy się zatem działać tak jak czerwony sznur Rahab z Jerycha, akceptując każdą osobę bez względu na wygląd czy zachowanie na drodze do Jezusa. Możecie sobie zatem wyobrazić moje zaskoczenie, gdy siostra S., jedna ze starszych zboru, przyszła do mnie z wizytą. Było mi bardzo smutno, że nie umiała się cieszyć razem z aniołami, że jej marnotrawna siostra wróciła do domu ojca. Być może nigdy nie przeczytała słów Ellen White z książki Ewangelizacja, gdzie Ellen White napisała: wielu próbuje naprawiać życie w innych poprzez krytykę tego, co oni uważają jako złe nawyki. Przychodzą do tych, których krytykują i wytykają im ich problemy, takie na przykład jak ich ubiór. Wskazują na ozdoby albo cokolwiek innego, co im się nie podoba i nie jest to ich celem, aby doprowadzić ich do prawdy. Zamiast słów krytyki powinni mówić o Jezusie i Jego dobroci. Powinni mówić o Jego miłości i współczuciu, o Jego przykładzie i ofierze i w ten sposób objawić Jego ducha. Nigdy nie powinno się patrzeć na ubranie. W jej pragnieniu, aby poprawić Żanetę, siostra S. straciła możliwość pokazania jej Jezusa i jego dobroci, Bożego zbawienia i bycią częścią czegoś nowego, nowego paradygmatu, o którym pisał Izajasz w 43 rozdziale 19 wierszu. A czym starał się być nasz zbór? Wiecie, tu macie ten paradygmat. Na koniec siostra S. przeniosła się do innego zboru. Parę miesięcy później Żaneta znowu nas zaskoczyła. Kiedy pojawiła się na nabożeństwie w tą sobotę, o mało jej nie rozpoznaliśmy. Zniknął ciężki makijaż, długie kolczyki, pierścionki i inna biżuteria. Nawet jej wyzywający uśmieszek i tanie perfumy zamieniły się na miły uśmiech, pełen łaski Bożej i aromat Bożego zbawienia. Żaneta była również przeszczęśliwa w swojej miłości do przystojnego, nieznajomego mężczyzny, który dotrzymał słowa. Był to olbrzymi przywilej dla mnie, gdy parę tygodni później mogłam udzielić jej chrztu w obecności całego zboru, który nie posiadał się z radości, widząc tą cudowną transformację. Po chrzcie zbór urządził wielkie przyjęcie, Dochen Megalen, na którym pojawiło się sporo ludzi z marginesu społecznego. To było parę lat temu. Jakiś czas później Żaneta przeniosła się do stanu Michigan, gdzie w swoim zborze została nauczycielem, potem kierownikiem szkoły sobotniej. Czasem można ją usłyszeć, gdy wygłasza kazania. Wtedy również rozpoczęła studia na Uniwersytecie Andrewsa, tam gdzie ja jestem, po których ukończeniu została nauczycielką w adwentowej szkole. Od czasu do czasu jednak Żaneta wraca do Bostonu, aby znowu, jak to żartobliwie ujęła, pochodzić w nocy po ulicy i pobyć trochę ze swoimi starymi koleżankami. Ale teraz ona dzieli się swoją miłością do Jezusa. Czasem spędza godziny trzymając za rękę narkomankę, która umiera z powodu choroby AIDS. Śpiewa im pieśni chwały, modląc się i czytając im obietnice Boże o Jego bezwarunkowej miłości do nich i o tym, że gdy dadzą swoje serce Jezusowi, to na pewno znajdą swoje miejsce w Jego Królestwie. Kiedy spotkamy Jezusa w niebie, będzie największa w historii świata Dochen Megalen, uczta baranka, na której będzie wiele ludzi, którzy tam nie powinni być, którzy z różnych powodów nie usłyszeli Ewangelii Jezusowej. Czyż nie byłoby już dużo lepiej, gdybyśmy poznali ich już tutaj, na ziemi?
Pomyśl o jednej rzeczy, którą możesz zrobić, aby być lustrem Jezusa dla tych, którzy Go nie znają. Kochany Panie Jezu, my jako Twój Kościół pragniemy wypełnić Twoje marzenie. Uczyliśmy się razem o Twojej łasce, o tym, co zrobiłeś dla nas na krzyżu, że zakrywasz nas swoją łaską z góry, z boku, z drugiego boku, z dołu, z przodu i z tyłu, że na sądzie nas nie widać, jesteś widoczny tylko Ty. I uczyłeś nas o tym, żeby przyjąć tą łaskę, uchwycić się Ciebie jak najmocniej potrafimy i trwać w Twoim Słowie. I dzisiaj pokazałeś nam w historii Mateusza, że kiedy mamy tą łaskę w sobie, to chcemy się dzielić z innymi, tak jak Mateusz chciał. Proszę Cię, Panie, abyś błogosławił wszystkich tych tutaj, którzy mają dar ewangelizacji. Kiedy wychodzą do innych, tak jak Jezus wychodził, abyś ich błogosławił, abyś dał im mądrość, abyś pokierował ich stopy do tych miejsc, tam, gdzie ludzie będą ich słuchać, gdzie ich przyjmą. Proszę Cię, aby szczególne błogosławieństwo spoczęło na tych osobach. Dziękujemy Ci, że wysłuchujesz naszych modlitw i że jesteś z nami dzisiaj. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.